Okej, cześć wszystkim w kolejnym odcinku God of War. Okej. Gdzie są wszyscy? Masz chwilkę? Chcę tylko pogadać. Jak ojciec ojca. Skoro o tym mowa, nieźle się zdziwiłem, kiedy Atreus pojawił się na moim progu. Nic mu nie grozi, tak nawiasem. I tak już raczej pozostanie, o ile będę mógł powrócić do Asgardu w miarę niedługo. Poza tym, nasz przyjaciel ma jeszcze sporo życia przed sobą. Nie sądzę. Możesz już iść, bądź grzeczny. Nowa włócznia. Nie przepadam za brokiem, ale nie można odmówić mu talentu. Chciałeś pomówić? Mów. Wcale nie chcesz wojny. Prawda, Kratosie? Cała ta krew na twoich rękach, na rękach chłopaka. Pragnę pokoju tak samo jak ty. Moglibyśmy zaprowadzić go razem. On kłamie. Wiem. Ten nasz chłopak jest taki, jak myślałem. Bardzo mądry, dobry. Na pewno jest twój? Żartuję. Powinieneś być dumny. Naprawdę. Jest kluczem do zaprowadzenia pokoju w światach. Tylko on wyzwoli nas spod jarzma przeznaczenia. Mój syn nie jest kluczem. Serio? W twojej ojczyźnie nie znają przenośni? A raczej nie znali? Przepraszam, to nie w porządku. Wiem, że nie jesteś już bogiem, którym byłeś. I teraz masz szansę to udowodnić. Oddaj mi syna, albo poznasz tego Boga, którym byłem. Właściwie, jakim Bogiem byłeś, Kratosie? Jakie ty masz pojęcie o byciu Bogiem? Czy w ciągu twojego życia ktoś kiedykolwiek cię czcił? Albo modlił się do ciebie? Możesz sobie wyobrazić tego rodzaju miłość? Nie! Ty masz śmiertelnych gdzieś. Obchodzi cię wyłącznie własna osoba. Tylko ten potwór, który zabija bez powodu. Boisz się tego, czego nigdy nie zrozumiesz. Naprawdę tak cię dziwi, że twój syn wcale się nie śpieszy, żeby wrócić? Nie słuchaj go, bracie. Próbuje namieszać ci w głowie. To prawda, uderzył w te punkty, Wyniosł które błęda. Gratosa. Miał czelność cię tu pokazać. Przynajmniej dopiekłeś mu tak mocno, jak on tobie. No nie wiem. Uderzył w te struny tak, by zranić Kratosa, co? Zatem!
Jedna z włóczni Draupnir? Jedna jedyna. No, tak właściwie to jest ich nieskończenie wiele. Chodź, znalazłem bramę. Trzeba tylko zjechać na dół. Trochę się jednak martwię, szczerze mówiąc. Stworzyliśmy broń, żeby zabić Boga. Można powiedzieć, że lada chwila wrócisz do formy. To cię przeraża? Pomoc okrutnemu Bogu? Boję się o ciebie, bracie. Ta włócznia może wywołać wojnę. Wielką wojnę. Jeżeli to cię nie martwi, może Freja ma rację. Może giganci od początku o tobie myśleli. Być może, ale dla Kratosa najważniejsze jest bezpieczeństwo Atreusa, co? Myślę, że... co my tu mamy? Podgonię trochę poboczne zadania, zostawię główny wątek na jakiś czas. Chciałbym powędrować... Chciałbym wędrować teraz po światach. Trochę... nauczyć się walczyć tą włócznią. Chociaż miałem mnóstwo... mnóstwo punktów doświadczenia, w związku z czym rozwinąłem drzewko włóczni, ale pozostało jeszcze wiele, wiele do nadrobienia. Mogę natomiast rozwinąć umiejętności Freyi. Okej. Łucznictwo. Łucznictwo i magia Vanów. Wrzućmy to. I wrzućmy to. Okej. Spory plac, co? Dobra, szykujmy się na bitwę. Szlak!
No szlak! Okej. Co my tu mamy? Tropicielka. Klejona skóra. Co widzisz? Nie no, zaraz, zaraz. Pył z światów i skało drewno. Dobra. I trochę srebra. No nie trochę, 1000, także całkiem nieźle. Przydałoby się więcej szału. I przydałoby się więcej. Bomba? Nieaktywna, ale tak. Pewnie należała do krasnoluda Bariego, budowniczego wielkiej sali Lyr. Krasnolud Bardi. Całe życie poświęcił wybudowaniu wielkiej sali o nazwie Lyr. Cegła po cegle, kamień po kamieniu stworzył ją tak szeroką i tak wysoką, jak tylko potrafił, aby krasnoludzkie pieśni i śmiechy rozbrzmiewały pod jej dachem aż po kres czasu. Od zakończenia prac dzieliło go ledwie kilka dni, kiedy zjawili się Enhrierzy. Chcieli wykorzystać Lyr jako tymczasowe koszary. Tej samej nocy krasnolud Bari cisnął kamienne granaty w kamienne węgle dzieła swojego życia. W ciągu kilku godzin budowla się zawaliła i pogrzebała go żywcem. Przykre, co? No cóż. Zdaje się, że to się tu nie sprawdzi. Okej. Chyba pierwszy raz znalazłem runę. Zanim znalazłem skrzynę. Skrzynę. Zanim znalazłem skrzynię. Okej. Już miałem kierować się do wyjścia stąd, ale teraz już nie mogę, co? Szlak. Powinienem być bardziej spostrzegawczy w związku z runami, jak i w związku z krukami Odyna, co? A to? Jest i skrzynia, okej. Okej. Mamy drugą. I jest trzecia. Jest i trzecia. Bum. Jabłko. Okej, jeszcze dwie skrzynie. Dobra, możemy iść. Przypuszczam, że YouTube i Twitch obetną grafikę, ale no, to wygląda naprawdę rewelacyjnie.
Nie jestem w ogóle obiektywny w tym, co mówię. Jestem od lat fanem PlayStation. W związku z czym na pewno moje opinie są bardzo mocno oparte o pryzmat tego. Cóż. Ta włócznia Draupnir. Jesteś gotów jej użyć? By chronić Atreusa. Nie jestem obrońcą świata, ani niczym bogiem. Może to moja postać, ale nie moja natura. Rozumiesz to? Różnica zdań to nie jedyna rzecz, z jaką będę musiała się pogodzić dla tego sojuszu. Dopóki planem jest zabicie Heimdala, reszta nie ma znaczenia. Dochodzi jeszcze kwestia tego, że Odyn domyśla się, co kombinujemy. Więc jednak słyszałam kruki. Cholera. Co powiedział? Kłamstwa, groźby i kłamstwa. A co myślałaś? Sądzisz, że kłamie, że Atreus jest w Asgardzie? Nie, obawiam się, że w to mu wierzę. Więc reszta nie ma znaczenia. Niedaleko widziałam bramę, nad zatoką. Dotrzemy tam dzięki twojej włóczni. Tędy. Czyżby skrzynia? No, oczywiście, że tak. To wypatrzę z daleka, co? Kute żelazo i srebro. Ten nagrobek. Jest tam otwór, do którego pasuje ta twoja rękojeść. Jeśli mam rację, przygotuj się na walkę. Później czeka nas walka. Obyty w tej...
Szlak nie dziabną. Nie, 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 nie. Dawaj, Frejo, wciąż jest szansa. Tak jest. I po rogaty łeb potoczył się po podłodze. Znałem go. Zobacz dla mnie, bracie. Jeśli spotkasz jeszcze jakiegoś widmowego berserka, załatw go. 9 światów ci podziękuję. Czy ci wojownicy wyrządzili ci jakąś krzywdę, Mimirze? Wydajesz się wyjątkowo zacięty. Wolałbym nie rozgrzebywać przeszłości, jeśli pozwolicie. W porządku. To było nieoczekiwanie ciężkie, przyznam. I uświadomiło mi, że muszę chyba zacząć konkretniej ćwiczyć walkę. O, kolego. Dobra, mój krasnoludzki były kompanie, szykuj ryja. Nie mogę, masz szczęście. Młot. Musisz coś dla mnie zdobyć. Młot. Broń? Nie, młot Kowalski. Maleństwo. Symbol starego ruchu oporu, solidarności z gildią i tak dalej. Przynajmniej dopóki asowie nie zakopali go pod tym wielkim posągiem krasnoluda w zatoce. Dobrze byłoby, gdyby do nas wrócił. Nie boisz się, że to przyciągnie uwagę Einherjerów? Wszechojciec niemal mnie zarżnął, żeby was dorwać. Mało mnie już obchodzi, co sobie myśli. Będę czekał na was w barze. Dzięki tej włóczni możesz dostać się do nowych obszarów Zatoki. Ano, przy okazji moglibyśmy poszukać młota Durlina. Ty wybierasz, rzecz jasna. Będąc szczerym, no... niespecjalnie mu ufam. Chociaż na pewno ma swoje powody, żeby... nie ufać asom, co? Włócznia. Niestety. Niestety. Okej, tak jak powiedziałem, porobimy sobie jakieś... w sumie... równie dobrze możemy zrobić od razu, jak tutaj jesteśmy, to poboczne zadanie, na których w dużej mierze chciałbym się teraz